Okazało się, że wypranie czegokolwiek i wysuszenie kończyło się katastrofą dla ubrań. Wszystkie nasze ubrania zostały zmechacone, buty zostały totalnie zniszczone i wylądowały w koszu. A jeszcze jedno, bo widziałam super porównanie, że z suszarkami jest tak samo jak ze zmywarkami. Czyli dopóki się nie ma takiego sprzętu, to się nie wie, co się traci. I ja się z tym zgadzam. Suszarki są super. Cześć, ja jestem Mateusz, a to jest kanał o budowaniu dochodu pasywnego i dążeniu do szeroko rozumianej wolności, tej finansowej i osobistej. Póki co głównie dzięki nieruchomościom. Aktualnie razem z żoną wykańczamy właśnie nasze mieszkanie i co prawda zrobiliśmy takich remontów już kilkanaście, ale tym razem postanowiliśmy to zrobić nieco inaczej, bo chcemy zrobić to bez ekipy remontowej i uwiecznić wszystko na YouTubie. W tym odcinku kończymy pomieszczenie, którego w życiu bym sam nie wymyślił i przyznam szczerze, że nawet myślałem, że ono jest zbędne, ale teraz już wiem, dlaczego jest standardem w wielu rozwiniętych krajach na zachodzie. W tygodniu trochę się obijaliśmy, więc koniec tygodnia. Czy jest piątek czy sobota? Sobota chyba. Czyli weekend. Odpracowujemy. Mamy pralnię! Jeszcze nie mamy, bo jeszcze pakuje nam pralki i suszarki. Ale jest tam. Ale wszystko już jest przygotowane. Jest mamy system szafeczek. Mateusz wszystko zamontował. Jeszcze tylko brakuje nam pralki i suszarki, ale sprzęty już czekają w drugim pokoju na podłączenie. Mateuszku? Tak? Podoba ci się pralnia? Różowa pralnia? Nie dość, że kolor jest mocno średni, jak dla mnie, to jeszcze się dałem wyrobić, żeby to samemu pomalować. Tak. To się nazywa asertywność level hard. Ale jest super. Mi się bardzo podoba. Tak, mamy różowy kolor. Może nie widać tego aż tak bardzo, ale jest różowo. Nie dość, że różowo, to jeszcze brudny. Jest różowo. Półkę, reling, kosze. No wydaje się, że będzie to bardzo praktyczne. Chyba. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj zmieniają nam czas, więc będziemy i tak spać dłużej. Zbieramy się do domu. Odpocząć. Dużo osób już wie, dlaczego robiliśmy 3 łazienki i jak je wykorzystujemy, ale jeśli Cię to zastanawia, zobacz poprzednie filmy z tej serii. Oglądałem film Filipa ostatnio, gdzie opowiadał, jak się dowiedział, że w Stanach tylko wieśniaki, w różnym tłumaczeniu, korzystają z tradycyjnej suszarki. I dlaczego, jak ktoś wystawi pranie na balkon, to na drugi dzień pojawia się pismo od zarządcy, że uprasza się o dbanie o względną estetykę budynku i nie wieszanie mokrych gaci innym przed oknem. Zdziwiło mnie to, bo prawdę mówiąc ja właśnie takim wieśniakiem, jak to mówią Indianie, jestem i najbardziej lubiłem suszyć pranie właśnie na balkonie. Całe życie się jednak człowiek uczy. Doczytałem trochę na ten temat i faktycznie nawet w Europie można dostać mandat 100 euro za takie coś. Na szczęście w łazience numer 2 Jadzia chciała pralnię. Marzyła o tym, wiecie, jaka marzanna, takie marzenia, no ale wszystkie warto spełniać. Życie mamy jedno, no i mandatów unikniemy, jak Unia zacznie nam nawet w pranie zaglądać. Do tej pory u nas pranie wyglądało tak. Przed kąpielą brudne ciuchy leciały do kosza, tam czekały na segregację, a posegregowane wędrowały do pralki. Godzinę, dwie później jest to charakterystyczne
pstryk, które wszyscy znamy, i rozpoczyna się etap negocjacji. No weź rozwieź pranie, bo ściśnie. A że najczęściej akurat wtedy jest noc i nam się chce już spać, to mokre ciuchy rozwiesza u nas zombie. Pranie ląduje na grzejnikach, suszarce, krzesłach i gdzie tylko jest wolne miejsce i wszystko działa super. Ciuchy się ładnie rozprostowują, więc nie trzeba potem wszystkiego prasować i jeszcze nawilżają powietrze. A zimą jest to mega plus. Estetyka co prawda na poziomie 0, ale skuteczność 10 na 10. Wygoda? Tak w połowie. No bo tą suszarkę potem trzeba poskładać i schować, no i samo wyciąganie z szafy też nie jest jakoś mega przyjemne. Zdecydowanie najfajniejsze jak dotąd rozwiązanie widziałem u naszych znajomych, u Ani i Macieja. Pozdrawiamy. Oni mają to tak zaprojektowane, że zużyte ciuchy wrzucają przez takie małe drzwiczki w łazience i lądują one za ścianą, gdzie jest pralnia. Dzieciaki mają ubaw, bo mogą biegać w domu dookoła i bawić się w chowanego, no a wcześniej wierzyły w taką bajkę, że to jest taki portal, gdzie wędrują brudne ubranka, żeby z innego pomieszczenia mogły potem wyjść czyste i pachnące po prostu do szafy. My niestety mamy pralnię na drugim końcu przedpokoju, więc takie rozwiązanie odpadało. No ale idąc do brzegu, zdecydowaliśmy się na pralnię, a w niej na jakieś półki, kosze, które właśnie tutaj widać jak montujemy, no i oczywiście pralkę i suszarkę. Jadzia Wam chętnie wytłumaczy dlaczego. Ogólnie wszyscy polecają, aby jeżeli jest taka możliwość, kupić dwa osobne urządzenia, a nie tak zwaną pralko-suszarkę. Dlaczego? Zazwyczaj pralko-suszarki mają taki problem, że pralka, na przykład nasza pralka, ma 8 kg ładowności, a suszarka 9 kg. Czyli wszystko, co bym wyprała, mogę spokojnie wrzucić do suszarki i to się wysuszy. W przypadku pralko-suszarek, no niestety tak łatwo nie ma. Zazwyczaj to jest tak, że powiedzmy jest 9 kg ładowności pralki i 5 kg ładowności suszarki. Czyli mimo wszystko, po każdym praniu trzeba część prania wyciągnąć i dopiero ona się może zacząć suszyć. My zdecydowaliśmy się na dwa osobne urządzenia, bo mieliśmy na to miejsce. Natomiast z pralką jest prosto. Po skończeniu prania po prostu ją wyłączamy i tyle. Z suszarką jest trochę więcej roboty, niestety. Oprócz tego, że trzeba ją wyłączyć, to trzeba ją też wyczyścić. I to jest ta mniej przyjemna część, bo tu się zbiera dużo brudu. Polecają to czyścić pod bieżącą wodą. Ja zazwyczaj tego nie robię pod bieżącą wodą, tylko odkurzaczem. Pokażę mniej więcej, ile tego brudu jest, bo po jednym praniu tego brudu potrafi być strasznie dużo. I got a bad feeling about this. No nie wiem. To nawet nie jest brud, to są po prostu... Chyba skórka jakaś. To są jakieś meszki. Czy ty mi prałaś czapkę? Nie wiem właśnie. To jest właśnie rzemyczek od mojej czapki. To jest rzemyczek? To w każdym razie to się zbiera dość łatwo, odkurzaczem, nie ma żadnego problemu. To jest to, co się z tych ubrań mechaci. To więc jest jeszcze wyrzucamy. Jest taki jeszcze plus właśnie, że nie ma tych zmechaceń, jak się wyciągnie z suszarki. Tak, to prawda. O, drugi koszyczek otwiera się tak samo i też można go wyczyścić. Poza tym, oprócz tego, jeżeli taka suszarka nie jest podłączona wprost do kanalizacji, to trzeba opróżnić wodę. U nas akurat ta woda jest opróżniana, chociaż ja raz na jakiś czas tą wodę wylewam. Widać tutaj? Sobie zrobiliśmy tak specjalnie, żeby trochę tej wody było. Znaczy, ta woda zawsze się trochę zbiera i przy kolejnym suszeniu jest odpompowywana. I ta woda to jest woda odparowana, skondensowana, która idealnie nadaje się do prasowania. Bo nie ma kamienia. Tak, to jest taka, którą można kupić w sklepie do prasowania. A pozostała woda leci tu. Tak. I do kanalizacji. Nawet nie jest pozostała woda, to jest właśnie ta woda z tego pierwsza. Więc jeżeli ktoś nie ma podłączenia do kanalizacji, to mimo wszystko taką suszarkę może sobie położyć w szafie, w przedpokoju, gdzie jest tylko i wyłącznie prąd, bo suszarka do funkcjonowania, taka kondensacyjna, potrzebuje tylko i wyłącznie prądu. Idę z przodu. Ja się oczywiście nie znam tak bardzo na suszarkach, natomiast wiem, że są dwa główne rodzaje.
czyli są suszarki takie jak ta, czyli kondensacyjne, albo suszarki wywiewowe. Jeżeli chcemy mieć wywiewową, to musimy mieć jakąś super ekstra instalację wywiewową właśnie i w jakiś magiczny sposób podłącza się tą suszarkę do wywiewu górnego. I to w przypadku domów na przykład się może sprawdzić, bo wtedy trzeba coś tam dodatkowo zainstalować. Takie suszarki są bardzo tanie w porównaniu do takich kondensacyjnych. Dlatego wydaje mi się, że mimo wszystko większość suszarek na rynku to są właśnie suszarki kondensacyjne. Ale te też się troszkę różnią. Niektóre mają pompę ciepła, tak jak ta suszarka, niektóre nie. I akurat pompa ciepła to jest coś, co mniej więcej rozumiem jak działa. Powietrze jest najpierw nagrzewane, potem się chłodzi, dzięki czemu następuje skroplenie, a następnie to ciepło, które zostało uzyskane w wyniku ochłodzenia i skraplania, jest ponownie wykorzystane. Więc taka suszarka dużo mniejszą ilość energii potrzebuje do wysuszenia. To nie tak się montuje, nie ma bez sensu. Jak to się montuje? Odwrotnie, bo to są takie dzióbki, na które trzeba... To nie jest moje królestwo. Ja tu tylko rzucam rzeczy pod spodem, żeby Jadzia potem stąd zapakowała tu, a potem zaniosła do komody. Jeszcze raz podsumowując, pompa ciepła to jest taki mechanizm, który powoduje, że odzyskujemy energię cieplną i dzięki temu taka suszarka dużo mniej prądu zużywa i jest bardziej energooszczędna. No zazwyczaj niestety te pralki z pompą ciepła, te suszarki z pompą ciepła są nieco droższe, ale jak za chwilę pokażemy na liczbach, no to się w większości przypadków chyba po prostu opłaca. To co jest ważne z punktu widzenia czysto użytkowego, jeżeli chodzi o pompę ciepła, to to, że jest niższa temperatura suszenia. Mów, kontynuuj. To wszystko jest okej. Czyli mniej więcej tak jak normalna, taka normalna suszarka używa powietrza o temperaturze 75 stopni, to taka z pompą ciepła wykorzystuje powietrze nagrzane do 50, maksymalnie 55 stopni, dzięki czemu to suszenie jest po prostu delikatniejsze. Taka mądra też, ona wszystko wie. Dokładnie. A to, co ty tutaj próbowałeś zainstalować, bo pewnie nawet nie wiesz, co to jest. To jest, żeby się nie kręciło. Nie, to tam jest buty się moją suszać. Nie, tutaj. Ostatnio mówiłaś. Tak, muszę tu buty. Ale to nie pamiętam, jak to się montuje. Gdzieś tu miało być... A nie, poczekaj, bo to do tamtego jest. Bo tu brakuje nam koszyczka. To jest, my akurat mamy wersję, na czym mi bardzo zależało, z takimi dodatkowymi koszyczkami. To są akurat gadżety, niestety jak się nie kupi suszarki z tymi gadżetami, to później się ich nie da dokupić. To jest gadżet, który powoduje, że tutaj kładziemy swetry. Widzisz, dobrze, czy wiedziałem, że tutaj tak, do tego trzeba. Tylko, że tutaj są nóżki. Tu się kładzie swetry. Dzięki temu te sweterki nie zostają takie wymiętolone. A to jest inny koszyczek do suszenia butów. I tu się wkłada buty. One też wtedy są niewymiętolone takie. No nie, klapek tu się na pewno nie suszy. Ale tak, ogólnie o to tu chodzi, żeby poukładać sobie dwie pary butów i suszyć. To są takie klapki nierasistowskie, bo są trochę czarne, trochę białe. A i to co według mnie, przynajmniej my tak zrobiliśmy i uważam, że to jest bardzo rozsądne, to wydaje mi się, że dużo lepiej i cenowo i funkcjonalnie wychodzi kupić pralkę nieco gorszą, w sensie nieco starszą. My na przykład mamy serię czwartą, więc to jest jakiś po prostu prototyp pralki, a nie pralka. A suszarkę jak najnowszą. Czyli tak naprawdę suszarkę mamy o dwie serie wyższą niż pralkę. Pralki na rynku od wielu lat się nie dużo różnią. One mają dużo barierów, w sensie mają jakieś programy super antyalergiczne i tego typu. Ale pranie to pranie, no nie ma się co łudzić. Każda pierze podobnie. Porozmawiajmy o pieniądzach. Ogólnie
nie jest tak, że pralki zużywają znacznie mniej energii i prądu niż suszarki. Dlatego przy wyborze pralek zazwyczaj kierujemy się głównie możliwościami, to, że można otworzyć drzwiczki w czasie prania, albo ilością programów, czy jakimiś konkretnymi programami, które by nas interesowały. Z suszarkami jest trochę inaczej. Między nimi jest spora różnica. Tutaj klasy energetyczne są od B do A++, więc ten przedział jest spory i możemy wybierać. My w porównaniach, bo teraz byśmy chcieli porównać taki zestaw pralka-suszarka w stosunku do pralko-suszarki, to w tych porównaniach będziemy się skupiać na naszym zestawie, naszej pralce i naszej suszarce, bo spędziłam nad tym coś sporo czasu i uważam, że ten komplet jest godny polecenia i dla nas ma najlepszy stosunek jakości do ceny. Ten cały komplet kosztował nas 3200 zł już po wszystkich rabatach i promocjach. Jeden cykl prania i suszenia, jeżeli byłby pełen załadunek i pralki i suszarki, zużyje 2,9 kWh. Nie mam policzone, ile to kosztuje, bo to się u nas nie zdarza. To znaczy, nigdy nie jest tak, że mam pełen załadunek suszarki, bo moja pralka jest w stanie mniej wyprać niż moja suszarka wysuszyć, więc w tych wszystkich obliczeniach zawsze bierzemy pod uwagę, że nie mamy pełnego załadunku w suszarce, tak. Ale w pracy też zazwyczaj nie jest tak, że pakuję 8 kg. Ale zakładamy do obliczeń. To by się mogło zdarzyć. Więc sumarycznie koszt jednego cyklu prania i suszenia w naszym przypadku to jest 1,30 zł. Przy czym pralka zużywa tam 0,85 kWh, to jest dla bawełny, dla 60 stopni, to już nie jest takie bardzo istotne. Więc rocznie liczymy sobie, że piorąc co drugi dzień, ten koszt to 230 zł. I teraz, jeżeli byśmy chcieli porównać to do kosztu pralko-suszarki, to biorąc pod uwagę najtańszą pralko-suszarkę, jaką akurat znalazłam, czyli to jest 1400 zł, to jest jakaś pralka firmy Indesit, która zużywa 5,6 kWh. I tutaj warto dodać, że ilość tej energii jest mocno średnia, to znaczy najbardziej elektrooszczędne pralko-suszarki, jakie znam, to są Electroluxy, które zużywają nieco ponad 4 kWh na cykl prania suszenia. Natomiast najbardziej nieenergooszczędne ponad 6, więc te 5,6 kWh to nie jest ani dużo, ani mało, tak całkiem w środku. Więc przy takiej pralko-suszarce roczny koszt w naszym przypadku to byłoby 630 zł. To oznacza, że rocznie płacilibyśmy 400 zł więcej za samo pranie i suszenie, czyli po 4,5 latach koszt naszego zestawu by się już nam zwrócił. I to tylko przy założeniu, że tak, liczymy prąd. Tak, bo warto pamiętać, że niestety, ale pralko-suszarki zużywają znacznie więcej wody niż sama pralka i sama suszarka. To znaczy, suszarki kondensacyjne nie zużywają wody, nie pobierają jej w czasie suszenia. Natomiast pralko-suszarki również w czasie suszenia pobierają wodę, żeby ochłodzić elementy mechaniczne w środku. I to są znaczące różnice. To znaczy, nasza pralka zużywa jakieś 48 litrów na pranie, natomiast pralko-suszarka wspomnianej firmy zużywa 106 litrów, co jest zupełnie standardową ilością, jeżeli chodzi o pralko-suszarki. Ale uwaga, są jakieś pojedyncze modele, które nie potrzebują wody w czasie suszenia w pralko-suszarkach, ale i tak zużywają nieco więcej wody w ogólności. A nie wiem czemu.
Pralko suszarek oczywiście jest bardzo duży wybór. Są różne firmy. Niestety cena nie zawsze idzie w parze z prądożernością. To znaczy nawet takie najdroższe pralko suszarki firmy Miele za 11 tysięcy zużywają też ponad 5 kWh. Chyba najbardziej energooszczędne są Electroluxy. W ogóle to, co mnie osobiście zdziwiło, to jest to, że pralko suszarki są tylko dwóch klas, albo A, albo B. Co chyba samo świadczy o sobie, bo w pralko suszarkach, bo w suszarkach czy w pralkach mamy całą rozpiętość tych klas, więc no tak, ogólnie pralko suszarki są różne. Z naszej perspektywy nie polecam i to, co chciałabym jeszcze powiedzieć, bo ostatnio miałam okazję testować jedną pralko suszarkę, będąc na wyjeździe, akurat firmy Samsung i to była tragedia. Chociaż na początku byłaś zachwycona. Tak, to prawda. Ja na początku się zakochałam w tej pralko suszarce, bo miała super opcje. To była opcja odświeżania ubrań parą wodną. Ja wcześniej akurat nie znałam tej opcji, więc bardzo mi się to podobało. Dezodoryzacja chyba. Chyba tak. I jakieś trudne słówko w każdym razie. Ale no niestety okazało się, że wypranie czegokolwiek i wysuszenie kończyło się katastrofą dla ubrań. Wszystkie nasze ubrania zostały zmechacone, buty zostały totalnie zniszczone i wylądowały w koszu. I na pewno już nie śmierdzą, więc na pewno ta dezodoryzacja spisała się na medal. To prawda, ale to był po prostu koszmar. I wydaje mi się, że, znaczy nie mam pewności, możliwe, że po prostu ta pralko suszarka nie miała pompy ciepła, ale w każdym razie wyciągając to pranie, wysuszone już, ono było znacznie cieplejsze niż to, które ja ze swojej suszarki wyciągam, więc ja już po prostu nawet czułam, że coś jest nie tak, niektóre ubrania nam się niestety troszeczkę skurczyły, jakieś gumki czy takie rzeczy zostały lekko zniszczone, więc chyba nie polecam. I jedno, co mi się strasznie nie podobało, to, że nie byłam w stanie zrobić pełnego cyklu, takiego, że jest pranie i suszenie po jedno po drugim, bo jeżeli chciałam zrobić taki cykl, to zawsze pranie miało aż 1400 obrotów na minutę, co jest ogromną liczbą. Ja nigdy nie pierę na tak wysokich obrotach, bo po prostu to ubranie zawsze będzie zmechacone. Kiedy to się zaczyna zwracać tak naprawdę? No jak powiedziałam, po 4,5 latach na samym prądzie, biorąc najtańszą pralko suszarkę. A wiadomo, najtańsza, no ciężko ją porównać do zestawu, który naprawdę działa i wiem, że jest sprawdzony i ma dobre opinie, więc tu balansujemy też na jakości. No dobra, to pożegnaj się ładnie. Pa, pa. A, jeszcze jedno, bo widziałam super porównanie, że z suszarkami jest tak samo jak ze zmywarkami. Czyli dopóki się nie ma takiego sprzętu, to się nie wie, co się dzieje. I ja się z tym zgadzam. Suszarki są super. I ja też się zgadzam. Bo odkąd mamy pralkę i suszarkę w domu, to ja w ogóle nie muszę tam wchodzić, nic robić. I jest genialnie. No i powiem, że teraz rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Żona ma suszarkę, więc ja już nie muszę stawać się zombie. Pranie co prawda jest jakieś dziwne, miękkie i takie jakby znoszone, ale na szczęście czyste i pachnące. Więc w jakiś magiczny sposób to wszystko działa. Jak w bajce. Rzucam brudne ciuchy przed pralką, a następnego dnia są poskładane w komodzie. Ameryka normalnie. A, i jeszcze jedno. Jeśli Ci się podobało, to daj nam znać, zostawiając łapkę w górę, a jak Twój przycisk zasubskrybuj jest wciąż czerwony, to koniecznie w niego kliknij i pamiętaj o dzwoneczku. Będzie mi niezmiernie miło. Podziel się też swoją opinią w komentarzu. Czytam je wszystkie, bo pomagają mi robić lepsze filmy i bardziej dopasowane do Twoich oczekiwań. Dzięki za uwagę, poświęcony czas i do zobaczenia następnym razem. I pamiętaj, że życie to dar. Rozegraj je dobrze. Miłego dnia.